Bo to był ostatni dzień, kiedy król był dostępny. To był właśnie ten dzień, kiedy król został wzięty. Do krainy śmierci wstąpił dawca życia jako Bóg nieśmiertelny, jak Szuła się nazywa. Bo to było w Getsemani pierwszy raz w całym życiu. Przerażony był na śmierć mój ukochany mistrzu. To on uwierzył pismo, wypełniając Torę, uwierzytelniając to, że jest prawdziwym Bogiem. O tej mrocznej porze, gdy zjawiła się kohorta, wydano pocałunkiem niebiańskiego lorda. Wydano tenże rozkaz, by pojmać sprawiedliwego, i pasterza uderzono, i uciekły owce jego. I się rozpętało piekło zadane Jezusowi. I tak go torturowali, lecz on ust nie otworzył. Mąż boleści doświadczony, okrutnie skatowany, za nas ukarany, za nas na śmierć wydany. Nadchodzi godzina, zaprawdę już nadeszła, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie jego imienia. Perspektywa nieba dostępna jeszcze dzisiaj, bo coraz bliżej powrót naszego wielkiego mistrza. Nadchodzi godzina, zaprawdę już nadeszła, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie jego imienia. Perspektywa nieba dostępna jeszcze dzisiaj, bo coraz bliżej powrót naszego wielkiego mistrza. Chrystus mieszka we mnie, diabeł woł pod me stopy. Droga do poznania prawdy wiecie przez krzyż Golgoty. Od dawna wiem o tym, jaka moc jest zmartwychwstania. Kto to? Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Dla jednych wygrana, dla innych wielki dramat. Ta prawda o Jezusie przez Kościół zwiastowana. Wzywam do opamiętania, wzywam do pojednania. Chrystus to otwarta brama, a my to jego armia. Zawsze strzeżona prawda, ortodoksyjna strefa. On podbił nasze serca mocą swego imienia. Bo o to właśnie biega, by każdy poznał Ojca. Ta prawda jest zbawienna, poznasz ją po owocach. Jeden się wycofa, drugi poświęci życie. Bo Jezus powiedział, że złego zwyciężyliście. Bo uwierzyliście w Jego doskonałe dzieło. Przeto się chlubicie, że należycie do Niego. Nadchodzi godzina, zaprawdę już nadeszła, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie Jego imienia. Perspektywa nieba dostępna jeszcze dzisiaj, bo coraz bliżej powrót naszego wielkiego mistrza. Nadchodzi godzina, zaprawdę już nadeszła, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie Jego imienia. Perspektywa nieba dostępna jeszcze dzisiaj, bo coraz bliżej powrót naszego wielkiego mistrza.